Dzień dobry Państwu. Leszek Kołakowski przeszedł w swoim życiu niezwykłą drogę, od stalinowskiego uwikłania do pochwały wolności i sceptycyzmu. Jeden z naczelnych tematów jego twórczości to przestroga przed totalitarnym zniewoleniem. Czy dziś, w dobie postprawdy i politycznej cenzury w sieci, ta przestroga nie staje się znowu niepokojąco aktualna? O tym dzisiaj w Rozrubach. Jakub Moroz, zapraszam. A o tym, czy Leszek Kołakowski znów ma nam coś aktualnego do powiedzenia na temat totalitaryzmu, który być może nadchodzi, będziemy rozmawiali z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem, politologiem związanym z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współautorem pracy Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Szczęść Boże. Jest z nami także dr Paweł Grat, filozof związany z pismem Christianitas. Dzień dobry. Witam także pana doktora Huberta Czyżewskiego, filozofa, redaktora tomu Leszka Kołakowskiego Chrześcijaństwo, w którym wydawnictwo Znak zebrało wszystkie teksty, jakie Kołakowski na temat chrześcijaństwa napisał. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pan doktor habilitowany Maciej Gdula, polityk, ale dzisiaj szczególnie powiedzmy jako socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Warto odnotować, że ukazała się biografia Leszka Kołakowskiego, autorstwa Zbigniewa Mencela, jednego z największych znawców także i twórczości Kołakowskiego, ale i zarazem redaktora, autora dwutomowej wielkiej rozmowy z Leszkiem Kołakowskim. Panie doktorze, pan już zdaje się napisał nawet recenzję tej pracy. Tak. Co ciekawego, co nowego wnosi ta książka do naszej wiedzy o Leszku Kołakowskim? Czy warto? I jeśli tak, to dlaczego ją czytać? Znaczy, jest to książka, która jest podsumowaniem wieloletniej pracy pana Mencla jako redaktora Kołakowskiego. Tak jak pan wspomniał, przeprowadził z Kołakowskim taki wywiad rzekę na temat jego życia, ale też różnych jego ewolucji i rewolucji światopoglądowych. Czas ciekawy, czas niespokojny. Ale też przez ponad 20 lat zredagował kilka zbiorów jego tekstów. I teraz, ponad 10 lat po śmierci filozofa, kiedy chyba udało się złapać przynajmniej pewien niezbędny dystans, przygotował taką biografię, która myślę jest bardzo dobrym wprowadzeniem zarówno w życie, jak i w takie podstawy filozofii Kołakowskiego na różnych etapach. Więc wystarczy pobieżnie przejrzeć tę książkę i wniknąć nie bardzo nawet szczegółowo w jej ostatnią część, żeby odkryć, że znajdziemy tam fragment, w którym Zbigniew Mencel czyni wiele zarzutów tym, którzy Leszka Kołakowskiego, czy czytają, chyba nie czytają, na temat recepcji Kołakowskiego, na temat tego, że właściwie polskie życie intelektualne nie skorzystało z szansy, jaką był kontakt z Kołakowskim, w jakiejś mierze i nie korzysta z niej dzisiaj. Dlaczego? Był to autor, którego twórczość, którego dorobek filozoficzny można rzeczywiście podzielić na dwie części. Ona jest taka bardziej społecznie, politycznie zaangażowana, ale są to przede wszystkim jego teksty z wcześniejszego okresu życia, powiedzmy między latami 50. a 70., kiedy te teksty były bardzo ważne dla powstawania opozycji demokratycznej w Polsce, potem dla przemiany 89. roku. Natomiast to, czym Kołakowski zajmował się jako filozof, jako historyk filozofii, to o czym pisał chyba dla niego najważniejsze książki, czyli bardziej taka tematyka o tematyce religijnej czy stricte filozoficznej, metafizycznej. To są rzeczy, którymi Kołakowski był bardziej zainteresowany w drugiej części swojego życia, również w latach 90., 2000., czy już powiedzmy w wolnej Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli staraliśmy się odnieść do Kołakowskiego jako myśliciela społecznego, to trzeba było przede wszystkim cofać się kilkadziesiąt lat wstecz. Co czasami ma sens, ale bardzo często jest złudne i niesie ze sobą bardzo wiele różnych wątpliwości i takich miejsc na omyłki. Więc myślę, że w tym kontekście, jeżeli jest dużo krytyki Kołakowskiego jako filozofa polityki, problem w dużej mierze polega na tym, że jego myśl społeczno-polityczna po prostu w pewnym momencie przestał się tymi sprawami interesować tak na bieżąco.
do Kołakowskiego metafizycznego, do Kołakowskiego, który przeżywał horror metafizikus, będziemy wracać i zresztą poświęciliśmy jeden z odcinków programu w powiększeniu Kołakowskiemu, ale dzisiaj chcemy się przyjrzeć temu Kołakowskiemu społecznemu i politycznemu, no ważąc się na konfrontację z tymi, jak pan mówi, być może iluzjami i pomyłkami, które można tutaj popełnić, uruchamiając także dyskusję, jak sądzę, polemiczną, która tutaj zaistnieje, ale żeby zrozumieć doświadczenie Leszka Kołakowskiego, trzeba cofnąć się jeszcze do jego uwikłania w totalitarny komunizm. Jaką lekcję Kołakowski wyniósł z tego uwikłania? No, wydaje się, że może ja trochę się wcielę tutaj w adwokata diabła w tym sensie, że powiem o tym, o tych zarzutach, które mu się stawia. Dlatego, że ta recepcja, o której tu mówiliśmy, na której się przede wszystkim koncentruje w tym jednym rozdziale Zbigniew Menzel, to jest taka recepcja, która sięga swoimi korzeniami no jeszcze lat, można powiedzieć, końcówki lat 70. tekstów Pawła Śpiewaka. Akurat on tam nie jest cytowany, ale też Marcina Króla czy profesora Rapaczyńskiego, w których to tekstach jakby przy całym docenieniu dorobku Kołakowskiego i jego jakby też rozwoju intelektualnego powracała taka diagnoza, że ten sceptycyzm, który był takim, można być, punktem dojścia, na razie tak roboczo jakby określimy, Kołakowskiego, czyli takie przekonanie o tym, że jakkolwiek zdążenia do poznania prawdy rzeczywistości, którą mówimy społecznej rzeczywistości, nie możemy rezygnować, to ten wysiłek zawsze jest skazany na ostatecznie na pewne rodzaj niepowodzenia, czyli nie można prawdy posiąść w sposób ostateczny, co było jakby no, diagnozą wymierzoną przeciwko jednemu z podstawowych założeń takiego ideologicznego uzasadnienia komunizmu, jakim było przekonanie o odkryciu pewnej praw tak dziejowych, tak, rządzących historią. No i zdaniem tych krytyków takie postawienie sprawy, czy taki wniosek, jakkolwiek być może skuteczny w walce z dogmatycznym marksizmem, jednocześnie pozbawią nas motywacji do rzeczywistego działania jakby na rzecz zmiany tego systemu. I krytycy, o których również nowsi, również obecni tutaj w studiu dr Gdula czy Jan Tokarski do pewnego stopnia, dzisiaj można być wracając trochę do tego zarzutu, tak, że filozofia Kołakowskiego zbudowana właśnie na pewnym sprzeciwie wobec dogmatyzmu marksistowskiego jednocześnie jest taką filozofią demotywującą, tak? Taką, która nie proponuje żadnej pozytywnej propozycji w zamian tego, co chce obalić. No i można powiedzieć, że to doświadczenie komunistyczne czy stalinowskie przede wszystkim dla Kołakowskiego było tyle ważne, że to nie był przypadek, że on opisywał tamtą drynę w kategoriach takich wziętych z historii Kościoła. Znaczy mówił o właśnie doktrynie, o dogmatyzmie. Rewizjonistów postrzegał jako heretyków, którzy jątrzą, podważają ten, można powiedzieć, wydawało się, ten niewzruszony gmach tej wiedzy marksistowskiej. No i ten sposób patrzenia na, można powiedzieć, rzeczywistość jako społeczną i jej ugruntowanie w jakichś niewzruszonych prawdach, no określił go, jak wydaje się, na długie lata. Pytanie, czy na całe życie, tak? No, to jest... no ale zatrzymajmy się przy tym porównaniu komunizmu sowieckiego i Kościoła. Właściwie Kołakowski tak rzeczywiście o komunizmie pisał, czy trafnie? Bo z drugiej strony no, wiemy, że komunizm miał tendencję także do zmieniania swoich prawd, dostosowywania ich do etapu. Ta słynna zresztą prawda etapu stała się wręcz przysłowiowa. I to zarówno w samych wypowiedziach komunistycznych liderów, jak i ideologów komunizmu. Kołakowski nie był jedynym autorem, który postrzegał komunizm w tym wydaniu sowieckim jako coś, co pełni rolę takiej świeckiej religii i co jest taką, powiedzmy, świecką kopią Kościoła, tak? Łącznie z pewnymi rytuałami w postaci procesji, w postaci mauzoleum. Tak? Ja osobiście jeszcze z mojej szkoły średniej pamiętam, że przy wejściu była święta trójca komunizmu, tak? Marks, Lenin i Engels. Tak? I zawsze wchodząc do szkoły musiałem obok tych trzech po piersi przechodzić. Tak? Więc to jest jakiś sposób, który wydaje się, że był uzasadniony. I Kołakowski potem już w tych ostatnich swoich pracach pisze, że w momencie, kiedy porzuca się Boga transcendentnego, to dochodzi do absolutyzacji jakiejś rzeczywistości immanentnej, rzeczywistości z tego świata. I w związku z tym ta doktryna staje się właśnie taką doktryną jakby pseudoreligijną.
Również myślę, że w tym znaczeniu, że pojawia się autorytet, to znaczy ta zmiana prawdy polega na tym, że jest ktoś, kto ma prawo to zmieniać. W związku z tym trzeba się jakby wsłuchiwać za każdym razem, bo jeśli się powie to, co uchodziło za prawdę przedwczoraj, za tą interpretację prawdy, to można być skazanym na gułag. I w tym sensie myślę, że to nie jest pozbawione jakoś tutaj podstaw tym, jak wyglądał Związek Sowiecki. Natomiast z drugiej strony wydaje się, że Kołakowski miał pewną jakby taką obsesję religijną, to znaczy nie będąc człowiekiem religijnym, jednocześnie miał niezwykłe zainteresowanie co do tego, czym jest religia, znaczy, i próbował zrozumieć ich funkcjonowanie i przypuszczalnie też stąd czerpał schematy. Ale tutaj mamy wielu autorów, na przykład Karla Schmidta, którzy mówili o tym, że język polityki generalnie to jest sekularyzowany język teologii. Czyli że tym pierwotnym źródłem do opowiadania o świecie był język teologiczny i w momencie, kiedy ten świat ulega sekularyzowaniu, nasze patrzenie na świat, wówczas te same pojęcia pozostają, tylko ich sens się zmienia. No i mamy klasyków filozofii politycznej, którzy patrzą na ruchy totalitarne jako kryptoreligię, by wymienić Erika Wegelina choćby. No ale czy takie myślenie o polityce totalitarnej, taki rodzaj sprzeciwu, świadectwa, daje rzeczywiście jakąś podstawę do budowania pewnego pozytywnego modelu życia politycznego? Czy właściwie u Kołakowskiego tego brak, jak zauważyli to jego krytycy? Panie doktorze. Ja przyznam, że ja na Kołakowskiego patrzę bardziej jako na intelektualistę niż na autora. To znaczy on jest autorem oczywiście bardzo ważnych książek, świadomości religijnej, więzi kościelnej, czy tej książki o marksizmie, tak grubaśnej, główne nurty marksizmu. I to są takie, przynajmniej dwa pierwsze tomy głównego nurtu marksizmu są bardzo porządne. Trzeci jest bardzo powierzchowny. I to są książki z historii filozofii. To typowe w ustach przedstawiciela nowej lewicy. Bo to jest tak, no jak już mają być rozruby, to proszę przynajmniej bardzo, musimy się trochę pokłócić być może. I to są porządne książki, ale one nie pokazują tego, kim Kołakowski był. Bo ja go pamiętam, jak on na przykład przyjeżdżał do Polski i co mówił w mediach, jak był traktowany. On był, w zasadzie nie był wcale błaznem, który przyjeżdżał kogoś wyśmiewać, tylko był właśnie kapłanem, jakby odwołując się do tego rozróżnienia, tak, którego sam użył. I on był kapłanem rzeczywiście tego porządku po 1989. I rzeczywiście, jeżeli go potraktujemy jako kogoś, kto definiował jakieś zręby tych wyobrażeń politycznych tego czasu, to rzeczywiście był antytotalitaryzm i sceptycyzm. To znaczy takie przekonanie, że każda twarda propozycja, czy każde roszczenie do prawdy mocniejsze, każda krytyka, która odwołuje się do tego, jak jest, jest tak naprawdę uzurpacją, że to jest coś, co jest niebezpieczne. I główna rola intelektualistów, główna rola też polityków polega na tym, żeby wszystkie te ekstremalne nurty trzymać z dala od głównego nurtu życia społecznego. I teraz, jak ja patrzę z perspektywy czasu na to, co się stało, to myślę sobie, że to oprogramowanie tego porządku, powiedzmy, kapitalistycznego, neoliberalnego, jak go nie nazwiemy, nie chcę go nazywać trzecią RP, bo to nas uwikła w takie konflikty, których nie potrzebujemy się, ale takiego, powiedzmy, hura optymizmu końca historii, tego, że najważniejsze to jest, żeby nie było totalitaryzmu, to jednak okazało się bardzo płytkie, kiedy nadszedł kryzys. Moim zdaniem to, że mamy do czynienia dzisiaj z takim wybuchem polityki, którą
możemy nazwać autorytarną, populistyczną, antydemokratyczną, no to jest jednak też częściowo scheda po Kołakowskim, czy po tym typie myślenia. To znaczy, dlatego, że te ambicje były za małe, że one były wyłącznie negatywne, to znaczy strzeżenia się przed zagrożeniem totalitarnym, ale nie projektowania pewnego pozytywnego porządku. Tak, tak. Znaczy odsuwania zagrożeń i przekonania, że ten porządek w jakimś sensie zalegitymizuje się sam, bo jego ciągnie tak naprawdę ekonomia, modernizacja, dobrobyt, a nie wartości. A jedyną wartością powinno być to, żeby nie krytykować na przykład, albo żeby nie mieć jakichś pomysłów radykalnej zmiany. I to w sytuacji przełomu, tak, czy kryzysu, załamania sprawiło, że jakieś inne propozycje się stały nagle ciekawe, a to oprogramowanie, które ja bym nazwał, nie wiem, liberalnym, liberalno-konserwatywnym, okazało się niewystarczające. I jeszcze do tej bieżącej sytuacji wrócimy, ale chciałbym jeszcze dookreślić te propozycje Leszka Kołakowskiego. Czy nie wypada powiedzieć o niej, że jest tragiczna? To znaczy dąży się być może do pewnego ładu, chce się go w polityce osiągnąć, ale on nie jest możliwy, bo też człowiek nie dysponuje narzędziami, żeby zaprojektować taki doskonały ład. To znaczy, tragizm. Myślę, absolutnie tak. W jednym zdaniu na pańskie pytanie. Tak, ale co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wrócimy do tego pytania, co Leszek Kołakowski wyniósł z doświadczenia komunizmu, stalinizmu, tego własnego zaangażowania w totalitaryzm i potem własnego wychodzenia z tego myślenia o świecie w kategoriach totalitarnych, które trwało też u niego kilka lat, to myślę, że przede wszystkim musimy podkreślić, że dla Kołakowskiego w całym jego życiu, w całym jego dorobku filozoficznym jako intelektualisty absolutnie kluczowym pojęciem jest idea prawdy. Tak? Jeżeli tutaj mówimy o postprawdzie, jakichś wątkach nihilistycznych, Kołakowski to absolutnie odrzuca. Prawda jest fundamentalna, bez prawdy, jeżeli odrzucimy prawdę, to jest koniec filozofii, koniec kultury, koniec cywilizacji, to wszystko się sypie. Ale z tego doświadczenia komunizmu, marksizmu, to co Kołakowski wyniósł i dlaczego jest bardzo wstrzemięźliwy, ja bym nie powiedział, że on tego nie robi, ale jest bardzo wstrzemięźliwy w przygotowywaniu, proponowaniu jakiegoś programu pozytywnego, to jest to doświadczenie, że w życiu społecznym, jeżeli komuś się wydaje, że już posiadł tą prawdę, że wie, jak już jest i koniec, że osiągnął ten punkt, z którego widzi i rozumie cały świat i jest w stanie potencjalnie rozwiązać wszelkie problemy i odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie się pojawiają, to uważaj. Mhm. Tak? Jeżeli jest jakaś prawda, to ta prawda nigdy nie jest oparta na mocnym fundamencie. No. Jeżeli jest prawda, to na co najwyżej wisi na cienkiej nitce. No to w końcu kim był w III Rzeczpospolitej Leszek Kołakowski? Kapłanem czy błaznem? Ja bym powiedział, że po pierwsze, jeśli pytamy o to, jaka, nie wiem, wizja urządzenia rzeczy społecznej czy politycznej wynika jakby z tego, co mówi Leszek Kołakowski, to musimy sobie zdać sprawę z tego, trochę o tym mówił dr Czyżewski, że to nie był jakby, zwłaszcza w tym okresie, o którym mówimy, tak? To nie był pierwszy przedmiot jego zainteresowania i w ogóle jest tak, że oczekiwanie od filozofa, że z jego teorii będą wynikały jakieś konkretne rozwiązania bezpośrednio, jest po prostu naiwne. Tak? Co najwyżej... Filozofowie też mają swoją pokusę Syrakus. Owszem, ale to zawsze właśnie jest pokusa. Tak? Natomiast oczywiście idee mają konsekwencje, ale nie na tym one polegają, że po prostu z idei wynikają pewne rozwiązania, tylko że filozof co najwyżej dostarcza lepszego zrozumienia naszych uzasadnień tego, co chcemy zrobić. Tak? I teraz gdyby jakby pozostać na poziomie tego, jakie uzasadnienie nam proponuje Leszek Kołakowski, no to co powiedział Torczyński jest, wydaje mi się, zupełnie zadowalające i właściwie nie powinno być z tym problemu. Znaczy jestem pewien, jest tam taka zdrowa równowaga. Znaczy jednocześnie nie możemy zrezygnować z dążenia do jakichś rozstrzygnięć, na których chcemy oprzeć urządzenie naszego życia, a z drugiej strony musimy pamiętać, mieć taki bezpiecznik, że nigdy ostatecznie pełny prawdy nie poznamy. Wszystko byłoby świetnie. Natomiast problem jakby nie jest na poziomie intencji Kołakowskiego, która jest taka właśnie, tylko na tym, jak się to aplikuje, bo w praktyce tak mi się wydaje i tak trochę też rozumiem tą krytykę tego, jak Kołakowski funkcjonował jako jakby kapłan pewnego błazeństwa, tak paradoksalnie, tak? To bywało tak, że
w momencie, kiedy powstawał jakikolwiek spór, naturalny, czyli rzecz naturalna w każdej demokracji, w każdej wspólnocie, spór o to, jak mamy w ogóle zdefiniować problem, z którym się spotykamy, na przykład niech tym problemem będzie powiedzmy modernizacja, tak? III Rzeczypospolitej, to w momencie, kiedy dochodziło do sporu, to ci, którzy przyznawali się do dziedzictwa Kołakowskiego, natychmiast sięgali po tą sceptycką część tego argumentu, po to, żeby użyć jej jako pałki przeciwko tym, z którymi się nie zgadzają. Czyli zamiast prowadzić spór rzeczowy, tak, o to, jak mamy jakby urządzić naszą rzeczywistość, przenieśli spór na metapoziom i mówili swoim przeciwnikom, że no jak to przecież nie możesz tak twierdzić, bo nikt nie posiada pełnej prawdy. A w rzeczywistości to jest pewien truizm, że nikt nie jest w stanie osiągnąć jakby prawdy, która jest po prostu a priori niepowątpiewalna, ale też tego nie potrzebujemy, żeby jednak coś stwierdzić i na podstawie tego urządzić rzeczywistość społeczną. Tak? Także myślę, że problem jest raczej na tym, że po prostu Kołakowski i ten jego sceptycyzm, który ma właśnie te dwie strony, które są w równowadze jakby w samej tej myśli, był używany jak taka tarcza obrotowa. Znaczy jak trzeba było skrytykować kogoś, z kimś nie zgadzaliśmy, to można było go natychmiast przedstawić jako radykała, fundamentalistę, kogoś, kto wierzy w ostateczną prawdę, podczas gdy on po prostu zwyczajnie na poziomie rzeczowym się z nami nie zgadzał, tak? A nie na poziomie tego, czy prawda jest możliwa do poznania w sposób ostateczny. A czy Kołakowski potrafił rozeznać zagrożenia współczesności? No, bardzo ciekawy jest fragment rozmowy Kołakowskiego ze Zbigniewem Menclem dotyczący jego podróży do Stanów Zjednoczonych, obserwacji narodzin tego, co później rozkwitło jako postmodernizm i jednak silnego oporu, nie tylko... Roku 68, tak to kryptonimujmy tę rewolucję, która się za tą datą, która się wówczas zaczęła dokonywać. I jednak silnego oporu, nie tylko wyśmiania, bo tam jest taki element też kpiny z tych studentów, którzy uważają, że są pod jakąś niezwykłą opresją tylko dlatego, że profesorowie każą im czytać całe książki, a nie chcą z nimi na partnerskich, ich odpytują, a nie chcą z nimi na partnerskich zasadach omawiać rozmaitych tematów. Tylko jest tam bardzo też taka silna przestroga przed tym, czym stał się postmodernizm. Kołakowski mówi tak, postmodernizm, jeżeli czymkolwiek jest, to tak jak ja go rozumiem, nie jest błazeński, przeciwnie, jest śmiertelnie poważny, gdyż narzucać nam chce pewną ideologię. Owszem, ideologię nihilistyczną, ale ideologię. Trzymanie się figury błazna nie oznacza nihilizmu i nie zawiera żadnej ideologii. Oznacza pewną postawę umysłową, która polega na szukaniu dziury w całym. Upierałbym się ciągle, że błazen królewski, przecież nie pajac na sznurku, jest figurą kulturalnie pożyteczną i wcale nie jest wrogiem odróżnienia zła i dobra, czy też prawdy i fałszu. Ja myślę, że jak patrzymy na Kołakowskiego, to tak, z jednej strony jest to podejście do prawdy, które wynika z tego doświadczenia totalitaryzmu marksistowskiego. I w związku z tym świadomość, że jeśli są posiadacze prawdy, to jest niebezpieczne. I stąd się rodzi sceptycyzm. Ale to, co pan przed chwileczką powiedział, to jest jakby ten drugi biegun. To znaczy, że w momencie, kiedy sceptycyzm zaczyna być modelem, jakby, czy podstawą życia społecznego, to rodzi się ryzyko nowego totalitaryzmu. I w związku z tym pytanie, gdzie jest ta pozycja pośrednia? I teraz można być błaznem w stosunku właśnie do tych posiadaczy prawdy, ale teraz trzeba być także błaznem w stosunku do tych sceptyków. Czyli jakby być sceptycznym w stosunku do sceptycyzmu. Ale gdzie jest dokładnie ta pokusa totalitarna, jeżeli o niej można mówić? Bo to nie jest wcale intuicyjne. To znaczy, jeżeli ktoś postuluje pluralizm, relatywizm, no to właśnie zakłada tolerancję i by tak powiedzieć, szerokie spektrum. Gdzie tu może tkwić? To znaczy, różnie do tego można podejść, bo myślę, że tutaj w książce Jezus ośmieszony to jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jeżeli nie ma możliwości rozróżnienia między prawdą i fałszem, między dobrem i złem, to wszystko może stać się prawem. I w związku z tym można poprzez pewne procedury, także formalnie demokratyczne, doprowadzić do ustanowienia systemu, który właśnie demokratyczny nie jest. Tutaj wydaje mi się, że myśl Kołakowskiego dość dobrze koresponduje z tym, co Jan Paweł II mówił, że demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. I tu raczej nie chodzi o jawny totalitaryzm, który grozi na przykład w Stanach Zjednoczonych, tylko jakiejś formy
władzy totalnej przy zachowaniu tego zewnętrznego instrumentarium instytucjonalnego, które wywodzi się z systemu demokratycznego. I w tym kontekście jest pytanie, jakby na ile tolerancyjni są liberałowie. Ponieważ liberalizm jest też pewnym poglądem uniwersalnym, to znaczy uważającym, że cały świat powinien być zorganizowany jakby na sposób liberalny, a w związku z tym nie powinno być w tym świecie liberalnym miejsca dla tych, którzy wyznają wartości nieliberalne. Powinni być wykluczeni całkowicie. I w tym sensie na przykład postrzega się liberalizm jako jakby pogląd alternatywny dla chrześcijaństwa. Natomiast tutaj w Chrystusie, w Jezusie Ośmieszonym, Kołakowski to bardzo wyraźnie mówi, że jest tak, że jeśli chcemy powiedzieć, że jest jakieś ostateczne kryterium rozstrzygające o tym, co jest prawdziwe i nieprawdziwe, co jest dobre i złe, to musimy powiedzieć tak, w człowieku tym kryterium jest poczucie winy. I w związku z tym poczucie winy jest jakby niezbędnym elementem cywilizowanego świata. Jeśli ludzie są niezdolni do poczucia winy, to tam nie ma cywilizacji. Ale z drugiej strony mówi, religia jest tym zabezpieczeniem, dlatego że jeśli następuje sekularyzacja konsekwentna, Kołakowski mówi, to ona prowadzi do powstania ustroju totalitarnego, ponieważ coś innego zaczyna zajmować miejsce absolutu. I to jest coś z tego świata. No? I w tym znaczeniu możemy powiedzieć, że między marksizmem a innymi formami różnych ideologii dzisiejszych, wspólne jest to jakby ubóstwienie jakiegoś elementu świata, choć ten element ubóstwiony może się zmieniać. Czyli rozmycie czy zabranie pojęcia prawdy tak naprawdę może prowadzić do nowego totalitaryzmu opartego już na na relatywizmie paradoksalnie. Jeśli odwołać się do tego, co powiedział ksiądz profesor i przywołał ksiądz Jana Pawła II, tak? Jest bardzo dobry tekst Leszka Kołakowskiego napisany tuż po wyborze Karola Wojtyły w 1978 roku, gdzie on tam definiuje, czy mówi bezpośrednio jakby o dwóch tendencjach w Kościele, ale myślę, że możemy to przełożyć też na jakieś wyzwania cywilizacyjne. To znaczy z jednej strony na tą tendencję integrystyczną, a z drugiej strony na właśnie taki skrajny relatywizm. I dla Kołakowskiego w jego rozumieniu świata myślę, że bardzo ważne jest to, że niezbędne są dwie sfery w świecie, sakrum i profanum. Tak? I one się nawzajem uzupełniają, one się nawzajem definiują i z żadnego z nich nie możemy zrezygnować. To znaczy, jeżeli jak chciałaby taka tendencja integrystyczna w Kościele, tak, bardziej konserwatywna z ciągotami teokratycznymi wręcz, zrezygnujemy w ogóle z profanum, to nie będzie oznaczać uświęcenia całego życia codziennego, ale przeciwnie, to będzie oznaczać profanację świętości. I w drugą stronę, jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z sakrum i wszystko sprofanować, to jest to chyba będzie najbliżej w filozofii Kołakowskiego do tej pokusy totalitarnej, o którą panu chodzi. To znaczy, że jeżeli profanum połknie sakrum, to nie stanie się tak, że wyrzucimy Boga ze świata i ludzie pozbędą się zupełnie poglądów, uczuć religijnych, ale to profanum będzie się uświęcać. Tak? Zaczniemy czcić fałszywych idoli. Chyba na termin totalitaryzm zachowałbym rzeczywiście dla takich ustrojów politycznych, które w sposób jakby kompletny domykają rzeczywiście społeczną, tak, że nie ma z niej żadnego wyjścia. Dzisiaj chyba jednak nie żyjemy mimo wszystkich zagrożeń w takich czasach. To, co wydaje mi się istotą tego zagrożenia, to raczej to, że przemoc, która jest stosowana w polityce, nie wiem, czy to będzie cenzura, poprawność polityczna, czy prawicowy populizm, jest przez samych jakby aktorów, którzy ją stosują, jakby używana w sposób niejawny. Znaczy oni nie wiedzą, że to robią. Tak? Dlatego, że wydaje mi się, że reprezentują ludzi po prostu, albo po prostu jakieś oczywiste wartości. Jeśli można mówić o pewnym przewrocie, może to jest przewrot antropologiczny, ale to jest na pewno coś, co wydaje mi się istotną różnicą między tą nam współczesną pokusą, powiedzmy, której jednym ze zwiastunów była tutaj przywołana rewolucja roku 68, a
tym rodzajem totalitaryzmu, z którym konfrontował się Kołakowski w latach 50. powiedzmy, to różnica jest, moim zdaniem, byłaby taka, że rzeczywiście dla takiego ortodoksyjnego totalitaryzmu w stylu powiedzmy marksistowskim, tak, czy komunistycznym, istotne było powołanie się na pewną naukową doktrynę oczywistości, na diamat, tak, z którego wynikały pewne prawdy, które w jaki sposób należy urządzić rzeczywistość społeczną. Ta nowa pokusa, tak, która jest bardziej charakterystyczna dla tych zagrożeń naszych czasów, wydaje mi się też potrzebować pewnego uzasadnienia, znaczy też potrzebuje pewnego oparcia w jakimś autorytecie, jakiejś oczywistości. To już nie jest oczywistość prawdy, tak jak w diamacie, tylko raczej powiedziałbym taka oczywistość moralna. To znaczy chodzi o to, że spór polityczny wygrywa ten, kto jest ofiarą. Przedstawienie danej grupy jako ofiary innej grupy społecznej jest używane jako legitymizacja właściwie dowolnych roszczeń tej grupy i również przemocy w sposób niejawny, bo nikt przecież, ofiary się nie mylą, tak? Więc jakby jeśli ktoś w ten sposób przedstawi samego siebie jako ofiarę albo jako reprezentanta grupy jakoś uciśnionej, to właściwie staje poza jakimkolwiek, jakby poza sferą dyskusji i prezentuje się jako przedstawiciel pewnych oczywistych wartości, czy pewnej oczywistego dążenia, no bo ofiara się nigdy nie myli właśnie, tak? I tutaj bym widział ten pewien przewrót. No, czy w inflacji praw człowieka czegoś takiego nie można zauważyć? Dlaczego, panie doktorze, już bezpośrednio kieruję do pana pytanie, dlaczego współczesna lewica właściwie bardzo często rezygnuje z umieszczenia takich kwestii, na przykład jak małżeństwa homoseksualne, aborcji ze sfery polityczności i mówi, to są prawa człowieka, to w ogóle o tym nie powinniśmy dyskutować. To nie jest w ogóle rzecz, o którą się powinniśmy spierać. To jest jakaś wartość fundamentalna, która powinna się stać podstawą. Oczywiście możemy w tym upatrywać, pozwolę sobie tutaj na tezę, jednak takiej totalizacji właśnie. No ale to jest, z tymi kwestiami jest podobnie jak na przykład ze swobodą wierzeń religijnych, tak? Znaczy, to pewnie się zgodzimy przy tym stole, że to jest pewne fundamentalne prawo. Nie? I można by powiedzieć, ale to Kościół tutaj narzuca nam totalitarnie swobodę wierzeń, pokazując, że to jest coś przynależnego do antropologii człowieka, coś niezbywalnego i tak dalej. No, podobnie jest z prawem do decydowania o własnym ciele, podobnie jest z kwestiami związanymi z tym, że ludzie kochają się, chcą budować związek. Moim zdaniem to jest bardzo podstawowe prawo rzeczywiście. Ja tak przyznam, że słuchałem tych tez o totalitaryzacji, no to zastanawiałem się, czy chodzi o to, że Trump chciał przejąć władzę przemocą, czy chodzi o to, że ograniczono mu dostęp do Twittera, żeby nie mógł rozsiewać nieprawdy po prostu. To znaczy nieprawdy związanej z tym, że ukradziono mu wybory, ponieważ nie ma dowodów, tak, materialnej prawdy, że wybory zostały skradzione. To po prostu wymyślił ze swoimi współpracownikami i stworzył jako właśnie taką opowieść, która miała uzasadnić zastosowanie przemocy i rzeczywiście ustawienie się w roli ofiary. Myślę, że to jest bardzo, bardzo prawne. Big Tech może o tym decydować? Dlaczego oddajemy tak łatwo, scedowujemy na korporacje medialne? To jest trochę tyrtejskie pytanie. Czy jesteśmy w stanie, czy liberałowie mają na tyle odwagi, żeby bronić ustroju, który jest lepszy niż ten, który chcą zaoferować jego przeciwnicy? Myślę, że liberalizm jest o tyle lepszy, że kiedy weźmy choćby ważny temat dzisiaj aborcji, to nie ma tutaj uroszczenia totalitarnego, ponieważ jeżeli ktoś nie chce sobie robić aborcji, to po prostu nie musi sobie robić. Natomiast przekonanie o tym, że życie jest absolutną wartością i wyklucza możliwość przerywania ciąży, jest absolutystycznym roszczeniem i ma w sobie chęć, tak, urządzenia życia innym. No, liberalizm wobec aborcji jest liberalnym postulatem, bo zakłada ochronę innego organizmu w organizmie matki. Ten organizm ma inne DNA, ten organizm jest na wczesnym etapie rozwoju, ale mówimy o zarodku, tak jak mówimy, czy o płodzie, tak jak mówimy o człowieku, o nastolatku, o starcu, to są etapy życia ludzkiego. Ale przekonanie, to nie jest prawda materialna. Znaczy, prawda jest taka, że zarodek nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, więc nie jest to ochrona jednostki, ponieważ on nie jest jednostką, tak jak plemnik nie jest jednostką. Czy ludzie, którzy są niepełnosprawni i nie są w stanie sami
funkcjonariusze też nie są ludźmi. To jest inna zupełnie sytuacja, bo mają na przykład świadomość, mają system nerwowy, odczuwają ból, cierpienie i tak dalej. Natomiast liberalizm płód nie odczuwa, przynajmniej do pewnego momentu. Liberalizm zostawia więcej przestrzeni dla nas wszystkich i liberalizm sprawia, że się nie pozabijamy. Te wydarzenia, które na przykład dzieją się dzisiaj na ulicach, to jest świadectwo tego, że uroszczenie do tego, że reprezentujemy całość i możemy komuś urządzać życie, powoduje, tak, czy prowadzi do przemocy, prowadzi do konfrontacji, prowadzi do tego, do niezgody. To jest pytanie fundamentalne. Gdzie jest więcej przemocy? Znaczy, ja myślę, że tutaj w tym, co pan doktor mówi, jest coś bardzo ciekawego. Proszę zwrócić uwagę na to, że chodzi o to, że kiedy na przykład feministki mówią o prawie do aborcji, czy kiedy mówi się o prawie do zawarcia związku małżeńskiego przez osoby jednej płci, to tam jakby podświadomie mówi się o tym, że chodzi o prawo naturalne, że to z natury przysługuje takie prawo. Czyli w sposób jakby nieuświadomiony jest odwołanie się do teorii prawa naturalnego. No bo niby, jeśli nie z natury, to dlaczego miałoby przysługiwać takie prawo do aborcji? Jakby skąd? Z racji siły, wielkości grupy. Więc myślę, że to jest zauważenie tego jest czymś bardzo ważnym. Z drugiej strony jest taki bardzo ciekawy tekst Kołakowskiego. Pamiętam, że kiedyś go czytałem w jakimś numerze Znaku. Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej? Niepełnosprawne dzieci. I to jest tekst, który pokazuje, że w filozofii liberalnej, w tym liberalnym podejściu do świata jest zawarta sprzeczność, którą chyba Kołakowski uważa na gruncie liberalizmu za nierozwiązywalną. To znaczy, że to jest jakby wizja społeczeństwa opisanego w taki sposób, że tam jest miejsce tylko dla dorosłych, racjonalnych, autonomicznych osób, które są aktualnie w stanie podejmować świadome, moralne decyzje. Tak? I w związku z tym każdy, kto nie podpada pod taką definicję osoby, jest automatycznie wykluczony. Tak? I Kołakowski tam pokazuje, że społeczeństwo liberalne tak nie funkcjonuje, jak się opisuje. Tak? W momencie, kiedy patrzymy na kwestię, kto w takim razie podejmuje decyzję za dzieci. Tak? Począwszy od tej decyzji, że to dziecko ma się prawo urodzić, poprzez to, jak ma być wychowane, tak? Aż do takiego pytania, które Kołakowski stawia, to znaczy, czy dziecko ma prawo podejmować decyzję o rozpoczęciu współżycia seksualnego. Tak? Gdyby być liberałem, konsekwentnym trzeba by być tak. No bo niby dlaczego nie, jeżeli jest członkiem tej liberalnej społeczności, gdzie każdy ma prawo do decydowania o sobie. I teraz wydaje mi się, że odpowiedź Kołakowskiego jest taka, że niezależnie od stosunku do wiary, tak, on mówi, ale kulturowo jesteśmy chrześcijanami. I w tej książce jest to bardzo mocno powiedziane, że wyeliminowanie z Europy tego, co przyniósł Jezus, powoduje śmierć Europy. Niezależnie od tego, czy jest się wierzącym, czy nie. I w związku z tym, że nasze myślenie o człowieku, także na przykład ten sposób myślenia, który pan doktor przedstawił, on ostatecznie ugruntowany jest na chrześcijaństwie, to znaczy na przekonaniu o tej niezbywalnej godności osoby ludzkiej. I w momencie, kiedy pojawia się konflikt między godnością jednej osoby ludzkiej, to znaczy dziecka poczętego, i drugiej osoby ludzkiej, jest tak, że niektórzy decydują się rozwiązać ten konflikt w ten sposób, że jedną osobę można usunąć. Ale w imię tej godności drugiej osoby, tej godności, której rozumienie zostało fundamentalnie przyniesione przez chrześcijaństwo. Więc wydaje mi się, że to jest odpowiedź Kołakowskiego, że jesteśmy w stanie żyć także w świecie, powiedzmy,
ukształtowanym na sposób jakoś liberalny, dopóki jesteśmy kulturowo chrześcijanami. Czyli że liberalizm jest trochę na kredyt chrześcijaństwa funkcjonuje. Nie daje silnej podstawy do pojęcia godności chociażby. Jest na dobrą pogodę, nie na czas kryzysu. Zresztą także w łonie lewicy odbywają się takie dyskusje, co ma być fundamentem do działania politycznego i konstatuje się, że postmodernizm nie daje na przykład dobrego takiego fundamentu do działań etycznych. Ale to jest też tak, że liberalizm rzeczywiście się posługuje odniesieniem do wolności jednostki, do swobody podejmowania decyzji, ale z drugiej strony jest też wspólnotą. Znaczy jest coś takiego jak wspólnota liberałów, czy wspólnota polityczna, która za punkt odniesienia i za coś też wartego obrony uznaje porządek liberalnej demokracji. Ja myślę, że to wyszło bardzo mocno w tym sporze o cenzurowanie Trumpa. To znaczy, czy jesteśmy w stanie wspólnie działać przeciwko wrogom liberalnej demokracji? Myślę, że okazało się, że tak, że możemy też zawiesić coś, co jest, wydawałoby się, liberalnym prawem w konkretnej, praktycznej, przełomowej sytuacji, to znaczy nie dać Trumpowi wolności słowa, bo ta wolność słowa oznacza w tym momencie tak naprawdę zagrożenie dla demokracji liberalnej i liberalizmu. Ja bym się zgodził z księdzem profesorem, że jesteśmy wszyscy chrześcijanami w jakimś takim, powiedzmy, słabym sensie, w tym sensie, że rozumienie wielu podstawowych kategorii etycznych jakby czerpiemy z tego dziedzictwa. Zgodziłbym się też, że w pewnym sensie wszyscy jesteśmy liberałami, w tym sensie, że jednak na sposób leżenia wolności i naszego udziału w wspólnocie politycznej jest jakoś tutaj wynika z tej teorii liberalnej. Tylko to, moim zdaniem, wszystko sprawia, że tak naprawdę spory, które toczymy, tak jak ten spór o Trumpa, czy to będzie spór o aborcję, nie są metasporami o to, czy ktoś bierze udział w sposób poprawny w dyskusji politycznej, bo tak się często to robi. Tak? Zauważmy, że tutaj dyskutujemy o tym, czy na przykład takie, a nie inne postawienie sprawy, czy takie inne rozwiązanie kwestii kłóci się z tą liberalną zasadą wolności i jest już krokiem w kierunku jakiegoś totalitaryzmu. To są wszystko spory rzeczowe. Tak? Wszyscy tutaj, pan doktor powiedział, że wszyscy, kto siedzimy, się zgadzamy, że prawo jakby do wolności religijnej jest czymś jakby istotną częścią wspólnoty. Tak samo wszyscy się zgodzimy, jak tu siedzimy, że w przypadku osób ludzkich, jeśli kogoś uważamy za osobę ludzką, to należy mu się prawna ochrona. Tak? I w przypadku aborcji spór nie jest o to, czy my tak uważamy, tylko o to, czy dziecko, czy dziecko było nie matki z dzieckiem osobą, czy też nie jest w gruncie rzeczy. I o to się rozchodzi. Dlatego te dyskusje nie da się rozwiązać na jakimś metapoziomie, tylko po prostu na poziomie czysto rzeczowym. I wydaje mi się, że totalitarna pokusa jakby polega na tym, kiedy sobie tego nie uświadamiamy. Tak? Znaczy, kiedy próbujemy rozwiązać sprawę przemocą tam, gdzie nie jesteśmy w stanie uzyskać innej jakby zgody. I to jest ten moment pokusy totalitarnej. Bo wydaje mi się na przykład, że ja się absolutnie z kimś zgadzam, tak? Że bez, i z Kołakowskim się to zgadzam, że bez chrześcijaństwa nasze rozumienie podstawy kategorii etycznej się rozpada. Tylko że prawda jest taka, jakkolwiek jestem za całkowitą ochroną ludzkiego życia od poczęcia, to wiem jednocześnie, że moje rozpoznanie w tej sprawie nie wynika w sposób dedukcyjny po prostu z Ewangelii. Tak? Znaczy ja mam, Ewangelia daje mi pewne podstawowe założenia, ale rozwiązanie, wiem, że też po prostu rozwój na przykład nauki współczesnej dał mi takie możliwości, że i wydaje mi się dużo bardziej racjonalnym przyjęciem, w przypadku zarodka mamy do czynienia z osobą, a nie z czymś innym. Tak? 1500 lat temu nie było to aż tak oczywiste. Czy to zagrożenie nie kryje się także w tym, że niestety część uczestników debaty publicznej, jak Molierowski, pan Dijon, nie wie, że mówi prozą. To znaczy, że odbiera komuś prawo do udziału w debacie publicznej, powołując się na podstawowe wartości, ich ochronę, wyklucza pewnych aktorów życia społecznego z tego właśnie życia. No ja niestety, panie doktorze, coś takiego mi tu pobrzmiewa. To znaczy, dajmy prawo wielkim korporacjom technologicznym, żeby Donald Trump nie mógł mieć tam kont i przemawiać. Dalej, jeżeli konserwatyści twierdzą, że związki małżeńskie to są związki pomiędzy kobietą a mężczyzną, to też jakby nie dajmy im prawa wzięcia w tym udziału, bo oni odbierają podstawowe prawa innym. Ci, którzy mówią o aborcji w ten sposób konserwatywny, też
im odejmijmy to prawo, no to w końcu zostaną już tylko zwolennicy poglądów, z którymi pan się zgadza. No nie, ale to sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w Waszyngtonie 6 stycznia, to nie była sytuacja, w której ktoś kogoś wykluczał z debaty. Nie? Dlaczego? No to tak. Znaczy, nie. To była sytuacja, w której zagrożony był realnie ustrój. Była przemoc. I dlatego była go wykluczono. Ale w tym sensie to był wyjątkowy moment. Tak? Moment przełomowy, historyczny, w którym ograniczono, zawieszono rzeczywiście prawo do siania propagandy, w moim przekonaniu. Natomiast Oderwijmy się na chwilę od ale myślę, że to jest bardzo ważne. Bo popatrzmy na przykład, mówiąc o tym, miałem na myśli na przykład to, że w Parlamencie Europejskim mamy do czynienia właściwie z dwoma dużymi stronnictwami, które niewiele się od siebie różnią. No tak, ale Patryk Jaki teraz stoi i mówi, że jest wykluczony z debaty. No to jest dość właśnie, no nie, no ale stoi, ale to stoi znaczy, w tym parlamencie że, i to mówi. To znaczy, że sugeruje się, że ten zestaw poglądów, który reprezentuje, jest nie do zaakceptowania w ogóle na forum publicznym, prawda? Ja ale słyszę to. Cały czas ale, mówi, jest to ale cały czas tak, jest ale obecny. Słyszę to na przykład. Ale to jest to właśnie robienie z siebie ofiary, o którym mówił. Dlaczego polscy konserwatyści nie staną się tacy jak Angiel? Nie przyjmą tego pakietu poglądów, który właściwie jeszcze ich różni od mainstreamu politycznego zachodnioeuropejskiego. Ja się tutaj absolutnie zgadzam z panem doktorem Gdulą, że nie możemy mówić o wykluczaniu z debaty publicznej, jeżeli ktoś jest posłem w tym czy innym parlamencie, występuje, chodzi po mediach, te jego wypowiedzi są komentowane w całym spektrum mediów i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o, wracając do tego przykładu Trumpa i Ameryki, bo też myślę, że to jest bardziej symptomatyczne, tak? Bo cancel mówimy, culture. No. Cancel culture, to mówimy o najważniejszym urzędzie politycznym na świecie, tak? Więc to wyrzucenie Trumpa z Twittera to była reakcja na przemoc. Tak? To nie było tak, że no okay, to zrobiono w pewnym momencie bez jakiegoś zasadniczego wydarzenia, jakie były te rozruchy na Kapitolu. Ale Trump nie wzywał do przemocy. Trump powiedział, że trzeba przyjść tam wprost nie wzywał do tego, żeby bić i w spokoju, i demonstrować w spokoju. Ale jego współpracownicy już to robili. Prawa. Walka o wybory będzie się toczyć na noże. Ale to były ich słowa. No, weźmy dalej pomówmy o cancel culture. Tak, oczywiście jest innym pytaniem, czy taką decyzję, żeby pozbawiać prezydenta Stanów Zjednoczonych możliwości bezpośredniej komunikacji, ale też nie przesadzajmy, przez 200 lat prezydenci USA komunikowali się z ludźmi jeszcze niedawno bez Twittera, tak? To nie jest tak, że ciężko bez Twittera nie ma wyobrazić świata. Tak? To znaczy, czy to powinna podejmować Rada Dyrektorów jakiejkolwiek korporacji, czy suweren jako lud w wyborach, tak? To jest zupełnie inne pytanie i problem polega na tym, że reagowano tutaj bardzo szybko na bieżące wydarzenia. I stąd jeszcze były takie decyzje. Ja myślę, że bo tutaj w przypadku Stanów Zjednoczonych Kołakowski o tym nie pisze. Da? Natomiast jest tak, że my doświadczamy czegoś takiego na przykład w kampanii referendalnej w Irlandii, tak, gdzie wszystkie organizacje pro-life zostały wyeliminowane z mediów społecznościowych w trakcie tej kampanii. Tak? Dlatego, że były pro-life. I teraz pytanie jest, kto podejmuje taką decyzję? I okazuje się, że to nie jest aktor polityczny, tak, tylko aktor gospodarczy, tak, który ma możliwości, instrumenty, żeby wpływać na decyzje polityczne w sposób bardzo istotny. Ale we Francji mamy ustawę, która zakazuje w internecie propagowania obrony życia. Tu jest aktor polityczny, który wyklucza pewną grupę ludzi. Kołakowski pisze o kulturze szyderstwa. Myślę, że to jest coś takiego, co Del Sol bardzo dobrze opisała. To znaczy, że pewni aktorzy, pewne grupy społeczne, no, są uznane za niewarte tego, żeby ich poglądy były prezentowane publicznie, no, i że to się dzieje poprzez ośmieszenie, tak, tych aktorów. No. W związku z tym to jest jakby ten inny sposób wykluczania z debaty publicznej, tak, i uznania, że nie każda grupa, nie każdy pogląd może być w niej reprezentowany. I o tym akurat Kołakowski już pisze. Tak? Więc myślę, że tu jest pytanie takie o sposób organizacji debaty publicznej.
Tego, czego się dowiedzieliśmy w przypadku Ameryki, to jest to, że to nie sąd podejmuje takie decyzje, no? Tylko ktoś zupełnie inny. To jest bardzo, myślę, że bardzo ważna rzecz. No? I z drugiej strony to dokonuje się w kontekście całej kwestii pandemii. No? Tutaj jest taki włoski filozof Giorgio Agamben, który przed laty już przestrzegał, no, że odchodzimy od demokracji poprzez używanie coraz częściej instrumentów stanów nadzwyczajnych. No? I on pisze, dokładnie to samo było przed dojściem Hitlera do władzy w Niemczech, no? W tym samym czasie we Francji i w Italii. No? Jakby większość tego okresu dwudziestolecia międzywojennego to były stany wyjątkowe. No? I w związku z tym, kiedy myślimy o tym, jak to się stało, że demokracja przekształciła się w totalitaryzm, no, to trzeba zrozumieć, no, to nadużywanie instrumentu stanu wyjątkowego i w związku z tym jest pytanie, no, czy dzisiaj, no, jesteśmy w jakimś takim jakby chwilowym zawieszeniu i za chwileczkę wrócimy do życia, no, i z powrotem odzyskamy wszystkie nasze prawa obywatelskie, no, czy też jest to przejście do jakiegoś permanentnego stanu wyjątkowego. Jakby od jednej epidemii do drugiej, ale cały czas te prawa będą zawieszone. I instrumenty technologiczne do tego, żeby to zrobić, one dzisiaj są dostępne. Więc podsumowując naszą rozmowę i nieco brutalnie ją przerywając, nasz czas niestety dobiega końca. Czy Leszek Kołakowski ma nam coś dzisiaj do powiedzenia w kwestii totalitaryzmu? Czy to jest myśl aktualna, czy też niespecjalnie? Panie doktorze. No, tak jak to starałem się podczas programu powiedzieć, mi się wydaje, że jakkolwiek dzisiaj problemem nie jest to, że mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem autorytarnym, które powołuje się na oczywistość jakiegoś nowego diamatu, w sensie pewnej naukowej doktryny, to się rzadziej zdarza. To uzasadnienie ma inny charakter, raczej się dokonuje przez przedstawienie właśnie siebie w roli ofiary, ale w sumie mechanizm jest podobny, tak? Znaczy, ta lekcja Kołakowskiego dotycząca tego, że no właśnie należy pamiętać, że jakkolwiek osiągnięcie pewnego pozytywnego rozwiązania jest niezbędne, żebyśmy mogli działać, żyć, należy pamiętać, że jest ono zawsze jakoś tam warunkowe. Znaczy, nie ma po prostu sytuacji, w których nasze rozwiązania są jakby wynikają z pewnych nieomylnych rozpoznań. No, w momencie, kiedy o tym zapominamy, no to przestajemy sami postrzegać siebie jako aktorów jakiegoś, nie wiem, sporu politycznego, czy kogoś, kto próbuje urządzić na jakiś określony sposób rzeczywistość, tylko jako reprezentantów pewnych oczywistych wartości. To jest pierwszy krok po prostu do zaślepienia, którego końcem może być oczywiście jakaś nowa forma totalitaryzmu. Panie doktorze. Jeżeli Leszek Kołakowski ma dla nas jakąś lekcję, to myślę, że jest to lekcja taka, że człowiek pragnie prawdy. Tak? Jest to niezbywalne pragnienie człowieka. Ale, i to jest światopogląd liberalny, z którym Kołakowski się identyfikował, to jest taki prawdziwy pluralizm, dróg do tej prawdy jest wiele, nie nieskończenie wiele, ale przynajmniej kilka. A jeżeli ktoś nam mówi, że jego droga do prawdy jest tą jedyną słuszną i wszyscy mają iść, to jest wtedy totalitaryzm i wtedy uważaj. Panie doktorze. Dla mnie Kołakowski jest ciekawy jako negatywny punkt odniesienia. To znaczy, on prezentuje takie możliwości, że albo jest radykalne zaangażowanie rewolucyjne, które się właśnie może skończyć totalitaryzmem, albo jest sceptycyzm i wycofanie i mówienie o tym, że człowiek nie jest w stanie świata naprawiać. Moim zdaniem jest inna droga. Inną drogą szedł na przykład Zygmunt Bauman, który pokazywał, że jest możliwe coś innego, zaangażowanie, które ma charakter utopijny, a jednocześnie cały czas sprawdza, czy nie ma nadużyć, tak? czy nie dokonuje się przemocy, czy nie dokonuje się wykluczeń. Myślę, że to jest ścieżka, którą można podążać, żeby nie być taki jak Kołakowski, to znaczy wczesny Kołakowski, ale też późny Kołakowski, to znaczy, że mamy tylko do wyboru albo całkowite zaangażowanie i też nie wczesny Bauman, tak. Zaangażowanie pełne z takim poczuciem prawdy, albo sceptycyzm, że nic nie jesteśmy w stanie zmienić, bo mamy wielkie wyzwania, na przykład kryzys klimatyczny, z którym musimy sobie poradzić. Ludzkość musi znaleźć w sobie siłę, żeby się z tym zmierzyć. Księże profesorze. Dla mnie osobiście w tej twórczości Kołakowskiego chyba najważniejsza jest pierwsza część tej książki. To jest
esej, który się ukazał poprzednio jakby w francuskiej wersji, chyba w dwóch odcinkach w L'Esprit. Mówimy o książce Jezus Ośmieszony. Jezus Ośmieszony, tak. Właśnie mówi o kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się z tym radykalnym sceptycyzmem, tak? I o tym, do czego może prowadzić radykalna sekularyzacja. Tak? Myślę, że to są przestrogi, tak? To znaczy jakby wzbudzanie w świadomości społecznej, że tam nie należy iść, tak? Że trzeba szukać jakiegoś sposobu urządzenia społeczeństwa gdzieś, powiedzmy, w centrum, a nie na tych biegunach z jednej strony marksistowskim, a z drugiej strony tym jakby radykalnego sceptycyzmu i radykalnej sekularyzacji. Bardzo panom dziękuję za ten prawdziwy wielogłos, który być może spodobałby się jakoś patronowi naszej dyskusji, w tym sensie, że chyba rzeczywiście drogie było Leszkowi Kołakowskiemu, to drogi był ten postulat szukania także różnych dróg dojścia do i przede wszystkim no, dyskutowania. To z rzeczy niezmiernie ważne, więc będziemy do nich w naszym programie wracać.